Okej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samurajów. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, kontynuujemy naszą wspaniałą kampanię przeciwko siłom Shogunatu. Ostatnio udało nam się zająć miasto Hoki na północy. No i też stoczyliśmy bitwę morską. Pierwszą bitwę morską z użyciem pancernika klasy Warrior, więc potężny okręt. Jeden z najpotężniejszych wówczas na świecie. Teraz tak, słuchajcie, tutaj... Dobra, tu na razie nic nie budujemy. Tu jest nasza flota, która ściga okręty naszych przeciwników. No i dobrze, słuchajcie. No i dobrze, tu możemy sobie... Okej, to się naprawia, wszystko pięknie, ładnie, tak więc zakończmy turę. Lećmy dalej. Ach, miałem zwerbować oddział piechoty liniowej, który... straciła nasza armia w ostatniej bitwie, niezwykle krwawej bitwie. No cóż, mam zamiar tak sobie czasem uatrakcyjniać. Znaczy czasem, teraz będę cały czas tak uatrakcyjniał, ponieważ to są jedyne właściwie zadania, które wymagają ode mnie czegoś więcej. Jeśli chodzi o szturmy na miasta właśnie. Tutaj, no Zatoce Kagoshima, powstały trzy nasze fregaty. Bardzo ładnie. Połączą się z tymi siłami tu. Teraz tak. Dobra, w bingo mamy oddziały, mamy garnizon. Teraz tak, tutaj chałupnictwo. Rozbudujmy to tu. Teraz tak, co my tu mamy? Tak, akademia. Okej. Teraz tak, tutaj sobie zwerbujemy oddziały piechoty cesarskiej, które wspomogą tamte, wspomogą tą armię tutaj, która straciła oddział piechoty w ostatniej bitwie. Okej, tu jest ten posterunek, tak więc zbudujmy sobie tutaj karczmę. Teraz tak, to rozbudujmy. No trochę tur oni tu będą zmuszeni spędzić nasze oddziały, więc na to nie poradzę. Ale no dobra. O, tu już nasi sojusznicy. Nasi, a propos sojuszników. Czy że wypadałoby się do nich odezwać? No właśnie. I zażądać przymierza wojskowego. No i pięknie. Dogadaliśmy się z nimi. Przeuroczo, przeuroczo. A więc mamy... O Jezus, ja mam ze wszystkimi wojnę, naprawdę. No cóż, najwyższy poziom sławy to jest koszt tego. A więc te dwa rody oprócz mojego są po mojej stronie. Reszta to są nasi wrogowie, zawzięci i zażarci. Ja sobie tutaj jeszcze prawo przemarszu będę chciał od was. Bardzo ładnie, dobra. Okej, na razie to by było na tyle. Teraz tak. Czy ta armia jest gotowa, by wyruszyć w dalszą podróż? Oczywiście. Wy ścigacie tych tu. Wyruszacie na bitczu. Teraz tak. Ty, kolego, tu masz tą armię. Cały czas się trzymać jej. Tak samo jak ty również. Dobra, to jest nasz kolejny cel. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz tak, ta nasza flota. Okej, tu jakaś flota wroga nam postanowiła pokrzyżować troszkę planów. Więc zróbmy z nimi porządek. Pozatapiajmy te cholerne okręty naszych wrogów. No, mają ich trochę. Ale ja myślę, że to są fregaty drewniane i korwety drewniane, tak więc bez większych problemów powinniśmy sobie dać z nimi radę. Tak więc słuchajcie, bierzmy się za nich. Okej, moi drodzy, mamy sucho, więc rozpocznijmy rozstawianie naszej floty. No i słuchajcie, znowu pancernik Warrior jest w użytku. Nic na to nie poradzę.
Okej, okay. No i ruszajmy. Bierzemy się za typów. No, zostawimy sobie standardowe pociski artyleryjskie. Jeśli się do nich zbliżymy bardziej, to wówczas myślę, poużywamy troszeczkę pocisków burzących. Piękny jest ten okręt. Bez dwóch zdań. Dobra, słuchajcie, przyspieszamy. Czas i do dzieła, panowie, do dzieła. To jest. Flotta rusza. Niestety te okręty są dosyć powolne. Ja bym tak się odwrócił. Do naszych przeciwników. Płyniemy, panowie, płyniemy. Teraz odbijemy sobie prawo. Na spokojnie. Dobra. Chyba jeszcze trochę. Będziemy musieli podpłynąć do nich. Tam! Daję, stłupiemy. Pięknie. Czemu nie strzelamy? A jednak. O, chłopaki tam mają gorąco. Tak jest. Dobra, przeciwnik się zbliża. Płyną do nas. Coraz to bliżej. Nasza fregata też otwarła ogień. Ładne fajerwerki. Odbijać w prawo. Używają pocisków burzących. Spokojnie, damy radę. Kto ma dać radę, jak nie my? Ta jest. Co robić, gnoją krzywdę? Pięknie.
ci już skapitulowali chyba. Ale ci tu się jeszcze bronią. Tak jest. Teraz się wzięli za tych. No słuchajcie, nasza fregata się, znaczy nasz pancernik się pali, ale nie są w stanie nam zrobić większej krzywdy. Przeciwnik spanikował. Pięknie, dostają. A jest. Przeciwnik poniósł sromotną klęskę, moi drodzy. Zniszczyli nam 3 działa i 5 członków załogi nam zabili. Ale czekajcie, oni tam jeszcze coś mają. Popłyniemy sobie tu. A ja myślałem, że to już koniec, ale oni tu jeszcze coś mają, no. Moglibyście ugasić ten pożar? Dziękuję bardzo. Tak jest. Płyniemy, płyniemy. Boże, jaka tutaj masakra jest porobiona. No cóż, szogunat się zdziwił. A jeśli nie, to dopiero się zdziwi. A ci co? Tak stoją i nic nie robią. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. No słuchajcie, sztuczna inteligencja w tej grze ewidentnie mnie zawiodła. Dobra, zaczęło się. Obrywacie! No i co? Sir, a ship is on fire. The crew don't stand a chance. Kto tam się zapalił? Ten tu się zapalił, bo za blisko podpłynął palących się wraków. Ten już ma dosyć. Ten tu jeszcze próbuje walczyć. Boże, jaka rzeź. Kompletnie bez szans są. Dobra, koniec, moi drodzy. Piękna bitwa. No dobrze, moi drodzy. A więc 6 naszych okrętów zatopiło 8 okrętów wroga. Taki bilans lubię. Dobra, ale niestety nasza flota znowu musi troszeczkę zawrócić, bo nasz pancernik znowu troszeczkę oberwał. Dobra, wy się bierzcie za nich tu. Co oni tam mają? Nie, to są 2 okręty, 3 okręty. Ile tego? Zamili uciec. Marnie, marnie. Jak uciekacie. Dobra, słuchajcie, automatycznie. O, i nawet zdobyliśmy okręt. Bardzo ładnie. Podam małą jednostkę, ale zawsze. Dobra, naprawmy się troszeczkę. I bardzo ładnie nam to wyszło. Dobra, słuchajcie, słuchajcie. Dobra, te armie się już przemieszczały. Teraz tak, wy. Wy pojedziecie tutaj. Do Aki.
Więc no dobra. Fajna ta ciuchcia tam się przemieściła. Fajnie to wygląda. Fajny pomysł. Teraz tak. Dobra, tu rozpocząłem werbunek tej piechoty cesarskiej, która ma wzmocnić tą armię tutaj. No dobrze, słuchajcie, więc skończmy turę. Lećmy dalej. No i zobaczymy. Kolejna flota naszych przeciwników tutaj. Coś kombinuje cały czas. Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba. Zamorski weteran awansuje. Proszę bardzo. Napad na morski szlak. Jesień. Stała jesień, moi drodzy. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie to. Czemu nie? To mi szkodzi. Dobra, dobić tych niedobitków tutaj. Za nimi. Ta armia tutaj też. Proszę bardzo. Daj, ładny raport. Izumo, powstał oddział piechoty, który ma wzmocnić tą armię. O, tu już poborowi zajęli to miejsce. Muszę tam zrobić sobie porządek z tym. Dobra, tutaj... A zrobimy sobie tu ten szkołę kadetów, czemu nie? Armia wroga się wycofała, bardzo ładnie. Jak tu sytuacja? Ile tam jest tych okrętów? 3. Ale mają pancerniki. Mają pancerniki. Dobra, spokojnie, my sobie popłyniemy tu, naprawimy się, a dopiero potem uderzymy na wroga. Wszystko w swoim czasie. Spokojnie. Wszystko spokojnie. Bardzo ładnie. Teraz tak. I to mają sporą flotę. Chociaż mają pouszkadzone te okręty. Uderzmy tu na skurczybyków. Mają przewagę. Chociaż w sumie bardzo mocno wyrównane są siły. Regaty drewniane. Cała masa korwet. Mają dwa okręty więcej niż my, ale mamy dwa pancerniki i mamy tylko jedną korwetę i trzy fregaty. Dobrze, moi drodzy, a więc rozpocznijmy tą bitwę morską. O, mamy deszcz, tak więc poczekajmy, może się troszeczkę wypogodzi. Dalej leje. Dobra, wypogodziło się. Okej, teraz tak. Zróbmy... Stawmy się tutaj. Bierzmy się do roboty. Tak jest. Płyniemy. Moi drodzy, naprzód. Nasze pancerniki płyną. No i cała pozostała flota także pędzi. Dobra, ruszajmy na przeciwnika. Zrobimy sobie z was tak, osobną grupę. Płyniecie sobie tu. A wy... Płyniecie sobie tu. Taki mam niecny plan. Troszkę zmian jeszcze nikomu nie zaszkodziło, moim zdaniem. To jest ta zdobyczna korweta.
Dobra. Stawcie się po prostu tutaj. Da jest. Łupać im tam. Cholera. Piękne trafienie. Musiały kotły wybuchnąć. Na tym okręcie bez dwóch zdań. Innego rozwiązania nie widzę. Łupią do nas trochę. Nasza flota też odpowiada ogniem. Dobra, odwrócić się. Ognia, panowie. Kurde. Mocno nam przywalili. Zrobimy sobie mały zwrot. Łupiemy z nieco mocniejszych kalibrów. Znaczy w sensie z amunicji burzącej. Gdzie burząco zapalającej. Ta jest. Sir, your general is in terrible danger. Upać tu. Upać tu. Spokojnie. O, tego tu dorwać. Pięknie. Co i tacy słabi są ci nasi koledzy, ja nie wiem. Dowalić mu. Pięknie! Załatwić tą korwetę. Tu. Obracaj się. O! Ktoś tu poszedł na dno. Ładnie. Palisz się. I skapitulowałeś, gnoju. Nie ma tak łatwo. Z nami. No ale bitwa nie była łatwa. Dobrze, tak więc zakończmy. Okej, moi drodzy. No więc zatopiliśmy 8 okrętów wroga. Niezłe zwycięstwo. Naprawdę kawał dobrego zwycięstwa. My sobie wpłyniemy tu. Czas naprawić nasze okręty. Słuchajcie, będziemy budować te pancerniki, tylko że będziemy budować całe zespoły tych pancerników. Wszystko po to, aby... Znaczy one są dobre,
Tylko trzeba umieć się nimi posługiwać po prostu. Trzeba unikać walki burtowej, a rozpocząć walkę dziobową. Więc to troszkę wymaga doświadczenia, że tak powiem. Okej, tu jeszcze mamy naszą flotę. Tutaj wzmocnić te nasze okręty. Na spokojnie. Bardzo ładnie. Teraz naprawdę mamy potężną flotę. Okej, ile my tu mamy okrętów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc możemy mieć jeszcze dwa. Ja sobie tutaj zbuduję dwa pancerniki, jak najbardziej. Teraz tak, te nasze oddziały połączą się z tą jednostką. Ile wam to jeszcze zajmie? O, trzy tury. Dobra, i ruszacie tutaj nad granicę. Gdzie obecnie przebiega granica pomiędzy naszymi dwoma rodami. Teraz tak, czas na bitsu. Trzeba to zająć. No i słuchajcie, myślę, że szturm na tą miejscówkę przeprowadzimy sobie już w następnym odcineczku. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, cześć, do następnego.